Wieczór w telewizji w Polsce. Pozostajemy, proszę państwa, przy tematyce historycznej, ale takiej, która ma odniesienia do współczesności. Porozmawiamy o izmach XX wieku, faszyzmie, nazizmie, nacjonalizmie, a naszym gościem jest pan profesor Janusz Odziemkowski, historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór państwu. I politycy, i dziennikarze posługują się tymi trzema symbolami pewnych ruchów politycznych i czasami nie bardzo wiedzą, czym one były, skąd się wzięły i czym teraz mogą się być. Jak to się stało, panie profesorze? Bo pierwszy z nich, faszyzm, narodził się po I wojnie światowej we Włoszech. I jakie okoliczności doprowadziły do tego, że właśnie po tym pięknym okresie Belle Époque nagle pojawiła się ta ideologia? No właśnie, piękny okres Belle Époque kończy się tragedią wojny światowej, jakiej Europa nie znała od wojny 30-letniej, czyli od XVII wieku czegoś podobnego nie przeżywano. To był wstrząs moralny też, bo wydawało się, że gdzie jak gdzie, ale w takiej kulturalnej Europie do zbrodni, do rozstrzeliwania cywilów, do bombardowania miast już nie dojdzie. Używania gazu bojowego, Tak, to był szok, to była trauma. To były ofiary nieporównywalne z żadną inną wojną, żadną. Nie tylko wojną 30-letnią, w ogóle w historii Europy, to miliony ofiar. Właściwie każda prawie rodzina kogoś straciła. No tak, żołnierzy 10 milionów, a cywilów drugie tyle, prawda? Tak, tak, więc właśnie choroby, ale co więcej, w tych krajach, które przegrały wojnę, a zatem Niemcy, Austria, no i praktycznie Rosja też była tym przegranym, właściwie ogromna liczba ludzi, tych średnio i dobrze i tych lepiej sytuowanych, straciła wszystko, bo wszystkie oszczędności w bankach wyparowały, wojna wszystko pożarła. Często ludzie zostawali no, z tym, co mieli na sobie. Były też zniszczenia wojenne, był głód, było ogromne ubóstwo. I się zapytywano, co się takiego stało, jaki dramat nas spotkał, dlaczego. I wtedy zaczyna się poszukiwanie, jak wtedy, nie tylko winnych, ale sposobu wyjścia. Zawiodło wszystko to, co było, nie powstrzymało nas od tej rzezi. A zatem co zawiodło? Nasza etyka, moralność, Kościół? Bóg do tego dopuścił? No były pytania bardzo zasadnicze. Chociaż akurat faszyzm rodzi się w kraju zwycięskim. No właśnie, we Włoszech. Tylko w kraju, którego społeczeństwo było z jednej strony zanurzone głęboko w przeszłości, przekonane o tym, że jest kontynuacją antycznego Rzymu. To bardzo od początku niepodległości Włoch ten związek był w wychowaniu, w takim podejściu do historii widoczny. Potem była wojna wielkich nadziei. Były ogromne ofiary, pokój, no był taki, jaki był. Włochy niewiele zyskały, było ogromne rozczarowanie, a największe było tym, że te miliony żołnierzy, które wracały do kraju z frontu, nagle okazywało się, że dla nich tak naprawdę miejsca nie ma, a w każdym razie dla dużej części miejsca nie ma. Miejsca pracy są zajęte, oni jakby wypadli z tego życia cywilnego nieraz na kilka lat. Trudno im się było przystosować z powrotem do tych reguł już niefrontowych. To były różne ludzkie dramaty, nieumiejętność przystosowania się, którą widzimy i po II wojnie światowej, i nawet dzisiaj po misjach gdzieś zagranicznych. Tak. Tylko dzisiaj mamy psychologów, mamy rozwiniętą całą naukę, jak walczyć z tą traumą wojny. Wtedy tego nie było. I na fali tego rozgoryczenia Mussolini dochodzi do władzy w 1922 roku. I pod jakimi hasłami? Właśnie. Właśnie, pod jakimi hasłami? Naród, silna władza, taka sprawiedliwość społeczna, ujęta przez mocnego człowieka, który potrafi to wszystko zrealizować. Tym mocnym człowiekiem jestem ja, Benito Mussolini. Potrafi świetnie mówić, jest dziennikarzem, zna sztukę słowa, zna sztukę wpływu na słuchaczy i porywa Włochów. Jak my dzisiaj oglądamy czasem zdjęcia z przemówień Mussoliniego, to przyznam się, no mnie śmiech ogarniał i właściwie też obok mnie słuchaczy. My tej fascynacji Włochów tą postacią nie rozumiemy. Na nich miała magnetyczny wpływ, te jego gesty, te jego miny. No prawie ducze, no ducze, tak jak wódz rzymski nagle stanął na czele narodu, skończy z tym niedocenianiem żołnierzy, z tym, że ci, którzy przelewali krew,
teraz są wykluczeni praktycznie gdzieś w nawiasie społeczeństwa. Wprowadzi sprawiedliwość. Włochy znowu staną się dumnym, silnym narodem. To były te hasła, którymi Mussolini zjednywał sobie sympatię, popularność. Miał gest, miał piękny jakby sposób wysławiania się, no i zapalił Włochów. Oczywiście ten zamach faszystowski być może w innym kraju by się nie powiódł, masz czarnych koszul po prostu na Rzym. Włochy to dosyć specyficzny naród, który zapala się pięknie, który kocha śpiew, kocha wino, kocha przyjemności. Poddaje się gwałtownym nastrojom, takim południowym bardzo. I to wszystko razem. Panie profesorze, ale nie traktowano faszyzmu w krajach Europy jako czegoś groźnego. Ale co groźnego było w faszyzmie Mussoliniego? Znaczy początkowo w ogóle uważano faszyzm. Znaczy, jeżeli by pani powiedziała, redaktor, w roku 20, 22, 23, jestem faszystą, to oczywiście lewica, zwłaszcza ta lewica skrajna, komunistyczna, powiedziałaby, że to z takim człowiekiem to właściwie jego trzeba jak najszybciej usunąć. To jest konkurent do władzy, bo Mussolini odwołuje się mniej więcej do tych samych grup społecznych, do których odwołuje się lewica. Natomiast wielu powiedziałoby, o, to jest człowiek inteligentny, który szuka. To jest ten, który szuka czegoś nowego, bo wszystko zawiodło. Więc i faszyzm, i komunizm w Rosji, tam wschodzący, były traktowane jako właśnie taką szukanie alternatywy dla tego wszystkiego, co zawiodło. Na przykład żołnierze francuscy i oficerowie, którzy byli wysyłani na Krym, aby pomagać armiom białym w przejęciu władzy w Rosji, nie chcieli walczyć. Ale dlaczego? Bo mówili tak, czego wy chcecie od tych Rosjan, od bolszewików. Przecież oni robią to, co myśmy zrobili w 1789 roku. Pozwólmy Rosji mieć tą piękną rewolucję, którą my tak pamiętamy i która była chwałą Francji. Więc nie dostrzegano żadnych tutaj zagrożeń. Znaczy, większość nie dostrzegała. Więcej, jeżeli byśmy poczytali na przykład artykuły z wywiadów z Mussolinim zamieszczane w prasie amerykańskiej, w prasie brytyjskiej. No, polscy dziennikarze też o nim pisali, dziennikarze też, wychwalał dyktaturę Jabłonowski w Gazecie Warszawskiej. Tak, bo to było po prostu fascynowało, że Włochy tak szybko się jednoczą wokół tego człowieka, wokół tych idei, a poza tym to nie była Europa dzisiejsza. To była Europa powojenna, była Europa, która przeżyła erupcję prawdziwą nacjonalizmów. No bo w wojnie zderzają się już nie patriotyzmy. No tak, powstają nowe państwa po pierwszej wojnie światowej. Panie profesorze, ale pod koniec 30. lat nastąpiła radykalizacja włoskiego faszyzmu. Pojawiły się ustawy rasowe, zbliżenie do niemieckiego narodowego socjalizmu, Mussolini z Hitlerem, prawda? To znaczy ustroje tego typu, czy jedynowładztwa, no nie wiem, jak to nazwać, jeszcze nie totalitaryzm może, ale właśnie taki system, gdzie jest monopartyjność de facto, no bo powiedzmy we Włoszech w pewnym momencie mamy już monopartyjność, mamy jedną partię, która rządzi, jednego duce, wodza, no mają to do siebie, że często się radykalizują, poszukując wrogów, poszukując tych, którzy zagrażają. Jest to taka pewna samonakręcająca się machina. Nie zawsze tak to jest, bo na przykład w Hiszpanii francistowskiej po tej erupcji wojny domowej i rozprawie z przeciwnikami, potem no, był względny spokój. Nie było nakręcania tej koniunktury zła. Panie profesorze, ale w Polsce międzywojennej starannie rozróżniano faszyzm i narodowy socjalizm. Tak. Potem po wojnie zaczęliśmy wrzucać do jednego worka i Mussoliniego, i Hitlera, i Franco. A czy nazizm, ideologia, partii NSDAP, Hitlera, czy to było dziecko faszyzmu? To jest coś zbliżonego do faszyzmu? Czym się różniło? To jest trochę bardziej skomplikowane. Zresztą faszyzm, zarówno jak i faszyzm, jak i narodowy socjalizm są takimi systemami, które biorą trochę z prawa, trochę z lewa, bo i z lewicy pewne hasła tam przeniknęły, ale mają też pewną swoją specyfikę. Specyfiką niemieckiego
narodowego socjalizmu, właśnie nie faszyzmu, bo to trzeba odróżnić. Ta specyfika wynikała też z odmiennej historii niemieckiej i odmiennych wzorców z tej historii. No tutaj możemy nawet sięgnąć do folksizmu, taki był prąd niemieckiego romantyzmu, który gdzieś tkwi u początków tego, co potem mamy w systemie III Rzeszy. Mianowicie wtedy tłumaczono w tym romantyzmie niemieckim, czym są Niemcy, czym jest naród niemiecki. Otóż mówiono tak, nie będę w szczegóły wchodzić, naród niemiecki powstał, został uformowany na północy w takim klimacie zimnym, chłodnym, deszczowym. Co to oznaczało? Że Niemcy jako naród pragnęli słońca. Oni do tego słońca się wyrywali, im tego słońca brakowało. Dlatego Niemcy jako naród są narodem światła, a no inne narody niekoniecznie. Tu się gdzieś coś takiego zaczyna. Potem no mamy jeszcze Oswalda Spengera, taki nawet nie artykuł, esej, który nadaje później pewien kierunek temu narodowemu socjalizmowi. Otóż on, spoglądając na rosnącą popularność lewicy, tej rewolucyjnej lewicy, wysnuł wniosek, że ta walka Niemców o miejsce pod słońcem, bo tak to Niemcy nazywali, walka Niemców o miejsce w świecie opanowanym już przez inne narody, wielkie, kolonialne, Francuzów, Brytyjczyków, tak naprawdę była walką rewolucyjną, a zatem to była rewolucja narodowa. Niemcy przez tą rewolucję narodową próbowali zdobyć sobie miejsce właściwe pod słońcem. Jest wiele wątków, ja tutaj tylko niektórych dotykam. No tak, ale to jest... I tutaj mamy to bardzo charakterystyczne dla Niemców, dla tego niemieckiego nazizmu, bardzo mocne podkreślenie rasowości. Tak, naród aryjski. Naród aryjski, naród blondynów, niebieskookich. Naród, wyższość wobec innych ras. Dokładnie, wyższy wobec innych ras, nawet nie narodów, ras. On ma panować, wszyscy inni są gorsi. No tak, jeszcze do tego dochodzi antysławizm, germanizacja tych terenów. No i antysemityzm, którego nie ma we Włoszech. Właśnie we Włoszech. Ale rządy jednostki, antykomunizm. Tutaj jeszcze nie wiem, czy we Włoszech to samo było, ale wydanie wojny homoseksualistom, prawda? Przez no, Hitlera. Tak. Traktowanie kobiet jako swojego rodzaju no, dostarczycieli żołnierzy. Tak, materiału dla, tylko Duce nazywał to wojownikami, a Hitler mówił po prostu o żołnierzach, którzy są mu potrzebni. Matka niemiecka dzisiaj, musi to dostarczyć. Czy jeżeli dzisiaj mówimy o jakimkolwiek odrodzeniu się jednej z tych dwóch ideologii, to raczej mówimy o neonazizmie niż no o neofaszyzmie, bo Madeleine Albright w jednym z wywiadów ostatnio mówi, że w Europie się faszyzm odradza, ale to chyba jest neonazizm, nie faszyzm. No pewnie pani redaktor ma rację, że chyba bliżej to jest do neonazizmu. Tak? Nie tylko przez symbole, ale pan twierdzi, że symbole są bardzo ważne. Są ważne. Swastyka, pozdrowienie. No chociażby to pozdrowienie, ale to jest również dla faszyzmu. To pozdrowienie akurat łączy nazizm tak, Duce i faszyzm. Często, tak. Ale to my żyjemy w świecie symboli. Symbole na nas oddziaływują bardzo mocno. W reklamie mamy symbole, które na nas oddziaływują. W polityce też, w przeszłości też. Dla nas na przykład jakim pięknym symbolem jest husarz, prawda? I od razu jak mówimy husaria, ach, świetność Rzeczypospolitej, potęga. Więc symbole są bardzo ważne. Ten symbol podniesionej dłoni, widoczny, no ja, powiedzmy, na stadionach niemieckich, prawda? No, w marszach, pochodach, które marszach, są całkowicie... No, jest to w jakimś sensie niepokojące. Być może taką pozytywną stroną czasów dzisiejszych jest taki pewien pacyfizm niemieckiego społeczeństwa. Ale... Właśnie pokazujemy te obrazki, które ze słynnych urodzin Hitlera opublikowaliśmy. Paląca się swastyka, hajlowanie. Tak. Redaktor Biedroń, Wojciech Biedroń tutaj tak jakby tę sprawę pilotuje i co jakiś czas raczy nas tego typu sensacjami, jak to naprawdę wyglądało. No dobrze, ale panie profesorze, wróćmy do naszej rozmowy i teraz porozmawiajmy o trzecim izmie, bo też się mówi o nacjonalizmie. Angela Merkel przestrzega kraje Unii Europejskiej, żeby nie były nacjonalistyczne, ale przecież w XIX wieku słowo nacjonalizm zapożyczone z języka francuskiego nie miało jakichś takich konotacji negatywnych. To był rodak, wspólna ojczyzna, nacjonalizm to naród, który jest najwyższą wartością. Przecież ciągle ten naród walczył o te swoje państwo i w Polsce, a potem się nagle okazało, że to jest złe.
Bo w 1905 roku Róża Luksemburg oskarżyła Piłsudskiego, Dmowskiego i całą polską inteligencję, że są nacjonalistami, bo chcą niepodległości Polski. No bo to było sprzeczne z interesem rewolucji. Zwłaszcza socjaliści zostali uznani za zdrajców, no bo przecież razem szli kiedyś pod sztandarem rewolucji, a teraz PPS zaczyna się rozłamywać, w końcu dojdzie do rozłamu na PPS Lewicę i PPS frakcję rewolucyjną Piłsudskiego, która podniesie sztandar niepodległości Polski. To było rzucenie w twarz hasła nacjonalistycznego w rozumieniu tych, powiedzmy, wiernych zwolenników światowej rewolucji, tej idei światowej rewolucji. Polska stała w tym momencie w poprzek światowej rewolucji. Idea niepodległej Polski. A zatem Róża Luksemburg, no, wyraziła tylko pogląd wielu, że Polacy, których jeszcze nie tak dawno przecież Engels, Marx traktowali jako jeden z narodów, które będą wiodące w rewolucji, nagle zdradzają tą rewolucję poprzez swoich przedstawicieli politycznych, nie tylko prawicy, ale ozdrowo. No i Piłsudskiego, który był kiedyś socjalistą, tak, prawda? A to, że znaczenie słów czy symboli zmienia się, to przecież w ciągu wieków mamy wiele takich symboli, które zupełnie zmieniły znaczenia. Kiedyś były powiedzmy, obojętne, dzisiaj są obraźliwe i na odwrót, to, co było obraźliwe, dzisiaj traktujemy normalnie. No stąd mamy też nacjonalizm dzisiaj tak, jak to. No właśnie, rozumiemy. A nacjonalizm, jeżeli już niestety będziemy musieli się pogodzić z tym, że w 1905 roku nadano takie pejoratywne znaczenie temu słowu, to jednak mamy inne słowo polskie, patriotyzm. Co ma wspólnego nacjonalizm z patriotyzmem? Czy jest jakaś cienka granica, może bardzo duża granica oddzielająca te dwa słowa, dwa pojęcia? Granica jest, łatwo tę granicę przekroczyć, ale jest bardzo wyraźna. Natomiast łatwo przekroczyć. Posłużę się, no może takim przykładem. Słowa naszego hymnu polskiego. Jeszcze Polska nie umarła, no w tym cytuję, tym pierwotnym brzmieniu. Tak. Póki my żyjemy, co nam obca moc wydarła, szablą odbijemy. Co to oznacza? Jesteśmy patriotami, którzy walczą o swoją ojczyznę, o wolność, o niepodległość. Tak jak Paderewski piękne zdanie powiedział, że całym sensem mojego życia jest wolna, treścią mojego istnienia jest wolna, niepodległa, suwerenna Polska. Potężna Polska. Patriota, który po prostu chce jak najlepiej dla swojego kraju. I mamy hymn niemiecki. Deutschland, Deutschland über alles, Deutschland, Deutschland über Welt. Niemcy, Niemcy ponad wszystko, Niemcy ponad cały świat. I to jest ta granica. Między nacjonalizmem a patriotyzmem. Tak, jeżeli my kochamy własny naród, utożsamiamy się z jego tradycją, pielęgnujemy język, kulturę, może jest dla nas naród naszym zobowiązaniem, chcemy dla niego jak najlepiej. Jesteśmy patriotami, ale jeżeli powiemy, nasz naród jest ponad inne, dla niego wszystko powinno być najlepsze, ci inni niech się wycofają natychmiast, bo są gorsi, to jest nacjonalizm. Tak, najprostsza metoda oddzielenia patriotyzmu od nacjonalizmu. Panie profesorze, więc zakończmy takim hasłem, żebyśmy byli patriotami i żebyśmy byli czujni na wszelkie objawy odradzającego się faszyzmu czy nazizmu, bo to są zjawiska groźne i nie wolno ich tolerować. Pan profesor Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, historyk, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.